Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Pomidorowy.pl, a was chciałem zaprosić na kolejny odcinek Zagrajmy w Medieval 2 na PlayStation 1. No i poprzednim razem skończyliśmy sobie w poziomiku, gdzie żeśmy uratowali pewną niewiastę. I dzisiaj zabierzemy się za kolejny poziomik, w zasadzie tak, no kolejny poziomik, ponieważ robimy poziom na odcinek. Tak więc tych odcinków podejrzewam, że będzie około 10 lub 12, tak więc się przygotujcie na to. Tak przynajmniej mi się wydaje, zważywszy na to, że Medieval 2 jest krótszy niż Medieval 1. No i dobra, co tu, nic więcej nie mam do dodania. Coś tutaj chyba profesor chce od nas. Fortescue, you made it! Excellent! The energy you've collected has given us power, of a sort. And that's not all you've brought back, I see. I don't normally approve of any old waif or stray, but when they're as pretty as this one, I think we could make exceptions. Sorry. Well, tell me, did you find anything useful on your journey? A what? Ta, to było już, dobra. Bo ja zapomniałem, że ja Load State'a wczytałem. Tak więc dobra, możemy iść w takim razie dalej. Gdzie nas jeszcze nie było? Kensington zrobione, to teraz The Freak Show, czyli Dzień Świra, innymi słowy. Tu możemy sobie oczywiście zapisać tak jak ostatnio. I jedziemy z tym koksem, nie ma to tamto. Jedziemy z koksem, nie poddajemy się, gramy dalej, robimy let's play na 100% i ewentualnie gdzieś tam wkleję potem po tym let's playu 100%owym cutscenkę, jaka będzie, jak nie zrobimy 100%, bo jest tam bez kielicha challenge tak zwany. I zaczynamy zabawę, moi drodzy, zaczynamy zabawę. A mianowicie teraz będziemy się bawić z tymi kurde popierdzielcami, tymi grubasami pierdzielonymi. Ta muzyka, która teraz leci w tle, wiecie co, ja się na chwilkę wyciszę, wy sobie posłuchajcie jej. Ta muzyka, która teraz leci w tle, którą doskonale słyszycie z tego Freak Show, tak naprawdę przez to, że na EPSXE był ten problem z soundtrackiem, ona leciała w pierwszym poziomie, czyli w muzeum, nie? Ci, co pamiętają, to będą pamiętali doskonale te moje live'y i nawet pamiętam, że sam Jacob Stream, aka Jakey, zwrócił na to uwagę. Pamiętam o tym doskonale i szczerze troszeczkę byłem z tym zdziwiony, bo grając w Medieval 2 chyba drugi albo trzeci raz w życiu wydawało mi się, że ten soundtrack normalnie tam leciał, a się okazuje, że jednak no nie do końca. Czyli jednak EPSXE robił troszeczkę tutaj malutkie problemy. Ale co mogę o planszy powiedzieć? To jest taka plansza połączona trochę z tą wioską Kensington, a raczej z miastem Kensington i tym całym cyrkiem, co tutaj właśnie ma miejsce. No i tyle. Nie wiem co mogę tutaj dodać. Ogólnie fajnie, uważam, że fajnie rozpocząłem ten serię z Medieval 2, bo rozpocząłem ją w momencie, kiedy rozpocząłem również Until Dawn, serię na streamach, którą już skończyłem, tak by the way. Dzisiaj, kiedy to nagrywam, to jest 2 listopada. Wy to prawdopodobnie będziecie widzieli 4 listopada, czyli 2 dni później od teraz. No i tam już sobie skończyliśmy Until Dawn. I muszę przyznać, że naprawdę to była świetna gierka i fajnie się wpasowało z Medieval, które teraz sobie robimy. Okej, okay. Tutaj mieliśmy tych zjebów z jedynki. O, mamy dodatkową life potion, czyli miksturkę życia. I tam bym się chyba przedostał na drugą stronę, wiecie? Raczej bym spróbował. O, oczywiście, wiedziałem, że to się tak skończy. Dlatego mam jeszcze plan B, czyli jeszcze raz tam skoczyć. Może się teraz za drugim razem uda, kto wie. 5 minut dopiero nagrywamy. No patrzcie, jak ten czas szybko... O kurde, leci!
idę się wyleczyć, ZW. No, to fajnie, żeśmy się, kurde, wyleczyli. No, naprawdę, kurde, nic tylko powinszować za to. Jestem ciekaw, jak nam teraz pójdzie. Tego się najbardziej, kurde, obawiam, nie? Bym chciał się tam dostać, ale przez to, że Daniel ma takie, kurde, skoki, jakie ma, no to może się nie udać. Nie śpiesz się, dobrze, dobrze poszło. I elegancko, tak to miało wyglądać. Aha, czyli wróciłem się w zasadzie w tę samą stronę. Okej, to bez sensu, myślałem, że to jest jakaś dodatkowa ścieżka. Okej, czyli tak trochę bez sensu zrobiłem. Dobra, nieważne. Chciałem zobaczyć, zobaczyłem, nie? Z jakimś tutaj mistrzem Shaolin będziemy teraz walczyć. O, patrz, kurde, przyzywa smoki. Frajer, frajer, frajer. Dobra, padł śmietnik. Mamy 19% tego, kielicha dopiero. Ale to szybko nabijemy, to mogę wam tu i teraz powiedzieć, że to szybko nabijemy sobie, naprawdę. Medieval 2 nie jest długą grą. Poziomów też raczej długich nie ma z tego, co ja widzę. Tak więc to nie powinno nam jakby... Nie powinno nam to sprawiać jakiegoś problemu, tak przynajmniej mi się wydaje. Mam nadzieję, że tutaj zaraz gdzieś będą fiolki ze zdrowiem czy coś. Przydałoby się, nie powiem, że nie, bo mój stan zdrowia jest naprawdę bardzo, ale to bardzo słaby. A patrząc na tym, ile mamy tutaj też przeciwników, to podejrzewam, że niedługo się skończy Eldorado i będę miał naprawdę game overa, a tego bym bardzo nie chciał. Dlatego starajmy się nie dopuszczać do tego. O! Zrobimy coś takiego. Spadamy. I po świniakach, kurde, śmierdzielach. O, więcej jest tych, kurde, przebierańców. Ale na szczęście zgniecony jeden z nich, tak więc elo, trzymaj się ciepło. Gryź ziemię, mam nadzieję, że smaczna. O, a co tu mamy za nielegalne podawanie alkoholu? Zgłoszę to do prokuratury, bez kitu. Ja rozumiem, że to jest dzień świra i tak dalej. Ja to wszystko kumam. Ale no, bez przesady tutaj, żeby alko podawać. No, zawiodłem się. Pumpkin juice, czyli sok z tego. Sok z dyni. A to może być coś ciekawego, muszę przyznać. Może ciekawie smakuje. O, i to jest to, co na livestreamie też zobaczyłem, bo to jest w ogóle ostatnia lokacja, w której byłem na livestreamie. Bo ostatnio sobie też grałem w Medieval, to znaczy ostatnio miesiąc temu w tym momencie już. Tak więc tam akurat dostrzegłem właśnie tą skrzyneczkę i na tym chyba zakończyłem poziomie, bo ja tego poziomu nie przechodziłem. O, jest fontanna, możemy się uzdrowić, bardzo dobrze. No, tyle ile trzeba, to się uzdrowiliśmy, bardzo dobrze. Mam nadzieję, że tu jeszcze nie jedną fontannę w tym poziomie znajdziemy, a jeżeli to była ostatnia, no to trudno. Trzeba będzie jakoś sobie radzić. W końcu jesteśmy Daniel Fortescue, przecież pokonaliśmy Czarnoksiężnika Zaroka w poprzedniej części, tak więc czemu mielibyśmy sobie tutaj nie poradzić? Od razu ogólnie wyprzedzę wasze pytanie, nie nagram Medieval Resurrection. Gierka mi się kompletnie nie podoba, próbowałem sobie w nią zagrać odcinkowo, ale raczej nie. Może kiedyś na jakimś luźnym streamie odpalę dla beki, ale tak to nie będę grał w Medieval Resurrection. Ale być może po tej gierce w niedalekiej przyszłości zrobimy sobie remake Medieval jedynki na odcinkach. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o Resident, chciałem powiedzieć. Medieval. O. I wtedy wszystkie gry z serii Medieval będą ograne już. Już będę miał spokój od tej serii na tak długo, dopóki nowa gra nie wyjdzie. O. Wejdźmy sobie tutaj zobaczyć. O! Festiwal grubasów? Tak jest. Umierają śmietniki. Dobrze.
No, 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 pokaż się. Dobrze. Padli. Nie lubię tych świniaków, bo ja wiem, że one potrafią ten machać tymi rękoma. O, mamy kolejną fontannę, bardzo fajnie. Się trochę wyleczymy. Nie lubię tych świniaków, tych kurde troli zasranych, bo jak one machają tymi rękoma, to ja wiem, że za każdym razem mogą mi moją broń zabrać, a tego bardzo nie chcę i chyba nikt normalny nie chce, żeby zabierano się mu jego broń. Tak więc, no, smuteczek bym mógł powiedzieć. Ok, trzeba tam się wyżej dostać, dobra. Na szczęście mamy jeszcze dodatkowe dwa żyćka, tak więc o to się martwić nie musimy. Dokładnie tak. I tutaj jest nasz ten Duszek Kacperek. Ja lubię na niego Duszek Kacperek mówić i wiem, że on ma inaczej na imię. Ja jego imienia nigdy nie mogę zapamiętać. To są właśnie takie niestety uroki bądź też i problemy w takich grach, tak więc na razie póki co nazywam go Duszek Kacperek i mam nadzieję, że nikomu to przeszkadzać nie będzie. W przeciwnym razie powiem tylko, to już nie jest mój problem. Znaczy jest mój problem po części, no bo nie potrafię zapamiętać imienia, ale jeżeli kogoś to drażni, no to przykro mi, musicie się przyzwyczaić do tego. 94, dobra, no to już niedużo nam zostało, no nie? Tu mamy, patrzcie na to. Tu mamy taki, tu widać, że to jest taki, wiecie, cyrk i tak dalej. Ale ten takie kolorki, nie wiem czy wiecie, o ile graliście w Pandemonium, to mi się właśnie bardzo z Pandemonium teraz skojarzyło to, nie? Takie kurde śmieszne połączenie. No dobra, co mi Kacperku powiesz, ziomeczku? The imps are using the freak show to build an army of giant elephant bots. Try and find where they're being constructed and destroy them. If we don't stop them, they'll storm the old city. Okej, dobra. Będę pamiętał, będę pamiętał. Możemy oczywiście spróbować podbijać się tam, w tamte rejony. I tak też chyba zrobimy. Ale zobaczymy. Dobra, próbujmy. No, może też i to tak się skończyć, no nie? Że jak będę próbował, no to będzie słabiutko fest. A dobra, może zanim spróbujemy, zobaczmy co... O, tutaj widzę, że są frajerzy. A raczej frajer. Jednemu się chyba kuźwa nudzi za bardzo w życiu. Drugiemu też. Dobra, mamy 100% kielichu, tak więc zobaczmy co tutaj jest. 100% dusz mamy zebranych. Panowie, panowie. Nie wszyscy naraz, każdy wpierdol dostanie, spokojnie. O, i możemy się znowu wyleczyć, ale fajnie. Coś czułem, że ten poziom jest ten obdarowany fontanną z życiem. Elegancko, trzeba bardziej na środek. Trzeba bardziej, wiecie, wyśrodkować. No nie? Mamy kolejną tarczę, elegancko. I kieliszek. Teraz mamy pełne 100% tego poziomu. Możemy w takim razie iść do końca poziomu. Tylko pytanie, gdzie jest ten koniec poziomu? To jest dobre pytanie. To jest pytanie, na które chciałbym ja i poznać odpowiedź. Dlatego podążmy teraz tym tunelem. Okej. Okay. O! A co tu mamy? Patrzcie! Rekolor bossa z Medieval 1. Widzicie to? Pamiętacie tego ziomeczka z farmy? Z którym trzeba było się naparzać? Że trzeba było iść za niego i wtedy strzelać w tego gremlina? Tego trolla, przepraszam bardzo. No to właśnie coś takiego teraz mamy znowu. Ale rekolor fajny. W sensie ja lubiłem tą konfrontację z tamtym bossem. Fajnie, że coś takiego zrobili. Dobra, padł. Nie rozumiem, strzelałem, ale jednak się nie zaliczało to z jakiegoś powodu. Nie rozumiem dlaczego. Dobra, mamy Elephant Key 2. Dobra, czyli musimy jeszcze Elephant Key 1 znaleźć, czyli klucz 1. Tak? Dobrze zapamiętałem.
dobra. Teraz tak. Oni tu znowu będą mnie walić was, kurde, frajerzy, bez kitu. Ja tam nie chcę się z wami naparzać, bez kitu, kurde. Ja wolę sobie iść swoją ścieżką wyznaczoną przez siebie. Jest chyba coś, co jeszcze też pominęliśmy. O Jezus Maria, no. Daniel, ogarnij się. Ogarnij się! O! Wyżej skaczemy. Teraz możemy próbować dalej się dostać. Próbujemy do skutku, moi drodzy. Dopóki się nie uda, tak długo będziemy próbowali, bo to jest sekwencja, której nigdy nie lubiłem i podejrzewam, że gdybyście znaleźli moje zapisy sprzed 3 lat, albo nawet i jeden sprzed 4, to tak samo byście, myślę, zobaczyli takie samo moje zdanie na ten temat. O, dokładnie tak. Dokładnie tak, trzeba na spokojnie to robić. Tak jak to teraz ja robię. Widzicie? Można? Można, nawet trzeba. Jesteśmy teraz po drugiej stronie. Jesteśmy wyżej, elegancko. I co tutaj mamy? Aha. Mogłem się tego spodziewać. Dobra, mamy dobrze ustawione, teraz tylko zmieńmy, o, na pistolecik i jedziemy dalej z kolejnym elefantem. Klucz elefanta, czyli klucz słonia. Słoniowaty klucz. Słonowaty, hehe. Ale beka, ale ty śmieszny jesteś, Michał, nie? Śmieszny inaczej, tyle ci powiem. Dobra, jedziesz, jedziesz, strzelaj w niego. Nie wiem, może ja za blisko stałem, czy coś? Może. 45, no już to już niedużo zostało. Auć. To faktycznie bolało. Dobra, dostał, frajerzyna. I co? Mamy ostatni kluczyk. Elegancko. Zrobione. I co? Dobra, skoro mamy te dwa klucze zebrane, to teraz moglibyśmy sobie już stąd pójść, tak na dobrą sprawę. Kurde, nie tak. Ale w sumie nie, dobrze. Tędy chciałem iść, tak szczerze. To gra mi trochę tutaj pomogła, nie żeby coś. Ale jest chyba jakieś pomieszczenie, jakiś namiot chyba, który ominąłem, tak mi się wydaje. Aż zobaczmy. Tu była ta fontanna cała, no, no nie? Ale coś wydaje mi się, że ominąłem, bo było coś, jakaś minigierka, kurde, tutaj schowana. Ja zaraz to znajdę, poczekaj ta chwilę. Ja jestem, kurde, sprytny chłop. Gdzieś tu się da wejść. Aaaa, tutaj nie robiłem czegoś. Widzicie? I co, to się nie otworzy? A, otworzy się, widzicie? Patrzcie, wchodzimy tu. O, proszę. Musimy 8 tych dupków ogarnąć. Dobra, to będzie proste. Czy ja coś wspominałem, że to będzie proste? No to będzie proste. A może jednak nie będzie proste? Oh.
Dobra. Pyk, pyk, pyk. Dobra, jednego zabrakło. Kurde, jeszcze raz. Udało się w końcu. Nie wiem, jakiego ja miałem tutaj pecha, ale się udało i to mi się podoba. To jest coś, co... No jest po prostu spoko, nie? Fajnie, że się udało. Nie powiem, że nie. Dobra, teraz możemy iść na confrontation z bossation. Zobaczymy, jak nam pójdzie. No Jezu, mam tylko kapkę HP, więc... Słabo będzie, tak przyznam szczerze. Nie wiem, jak ja to przejdę, ale zobaczymy. Może damy radę. Będzie śmiesznie. Nie powiem, że nie. Wystraszył się, kurde! Jezus Maria. Teraz trzeba będzie czekać, aż on tu przylezie. Dobra, oberwał śmietnik. 75. Jeszcze jedno musimy. Tak, jest tutaj jeszcze jedno. Niech on przylezie, niech on tu przylezie. Ale on dostanie w papę teraz, nie? Jak to na niego spadnie, bez kitu. Idziesz tu? Dobra, padł. Dobrze mu tak. Sukinkotowi. I co, coś z tego teraz będzie? Nic nie będzie. Się zepsuł tylko, kurde, śmieć. Ale mój stan zdrowia jest naprawdę opłakany. Ja pierdzielę. No masakra w ciul. Nie ma tutaj nic, nic konkretnego. Naprawdę. Serio, zostawiacie mi z niczym. Tylko z tym zepsutym zdechlakiem. No to tak jakby z niczym. Dobra, była gdzieś tutaj fontanna ze zdrowiem. Tak, tutaj. Ale gdzieś jeszcze była fontanna. I to taka kompletnie nieruszona. Dobra, nieważne. W każdym razie troszeczkę się wyleczyliśmy, to jest chyba jakiś plus. Tu byliśmy. Gdzieś się tutaj drzwi nam otworzyły. Brama się nam otworzyła. Brama się tu gdzieś otworzyła. Ej, słuchajcie. Tu na pewno nie. Gdzie ona się otworzyła? Gdzie ta brama jest? Tutaj jest. Aha. Okej. Okay. Profesor... The Professor Lab. The Professor's Lab. Laboratorium profesora. Dobra, co dostaniemy teraz? Lovely, isn't she? The crossbow. A, czyli kuszę mamy. Bardzo fajnie. Kusza, bardzo fajna sprawa. Coś masz tutaj nam jeszcze do powiedzenia, doktorku? Dan, you're back! Fantastic! Loads to tell you. I've analyzed the watch you found, and I think I know who is behind this madness. Who? The name of our enemy is Lord Palethorn. He tried to gain respectability by joining the magician's circle, but they expelled him after he began to experiment with black magic. Frightful, frightful man. As far as we can see, the whole city has fallen under his wicked spell. Every dead soul in London is walking the streets, and a host of other demons have arrived to plague us. Here we go again. Not all bad news, though. This lady is none other than Kia, 91st consort of Ramesses himself. I've been doing a little reading, and let me tell you, you might feel old, but she's positively ancient. No offense. You were the one who freed me from my eternal prison? Great warrior, I salute thee. I am forever in your debt. Right, introduction's over. On with the show.
Okej, okay, czyli dowiedzieliśmy się, że ta młoda panna, którą uratowaliśmy poprzednim razem, to nazywa się Kia. A nasz antagonista to Lord Payforn, czy jakoś tak, czy Playerforn, jakoś tak on się nazywa. Będę musiał dokładnie jeszcze raz przeczytać, bo to za szybkie te napisy leciały. Ja wam dziękuję za uwagę. A, i zapomniałem jeszcze, bo tutaj haker o tym wspomniał, warto o tym wspomnieć. Jest jeszcze wersja kinowa przetłumaczona Medieval 2, chyba tak dobrze przeczytałem z komentarza. Ale ja jej nie ogarniałem, dlatego że mimo co wolałem z sentymentu ograć oryginał. Ale może kiedyś na jakimś live sobie ogramy tą kinowo przetłumaczoną wersję. Bo ponoć jest jakaś taka z polskimi napisami, ale z dubbingiem nieruszonym. Dobra, ja wam dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeżeli tak, to łapeczka w górę, subskrypcja, jeżeli jesteście nowi po więcej. Zapraszam na socjale, linki są pozostawione w opisie, grupa na Facebooka, Discord, nawet Instagram, bo fajne hot foteczki wrzucam ostatnimi czasy i... Znaczy, może nie wrzucam ostatnimi czasy, ale relacje tam daję o odcinkach, jeżeli ktoś infa nie dostał. A my widzimy się w kolejnych odcinkach z Medieval 2 i nie tylko. Mam nadzieję, że w sposób ciekawy i informatywny prowadzę ten let's play. To by było na tyle. Na razie, trzymajcie się i cześć!